Joanna Wyrostek, zapraszam na informacje biłgorajskie. Zaczynamy od kampanii wyborczej, która już wystartowała również w naszym powiecie. Beata Strzałka z list PiS wystartuje do Sejmu. Chciałabym być przede wszystkim przedstawicielem kobiet naszego powiatu. Biłgoraj odwiedzili również kandydaci Lewicy. Przyjąłem zaproszenie z Lewicy jako zaszczyt, możliwość reprezentowania naszej społeczności w parlamencie. Świecący w lasach zostali zarejestrowani przez fotopułapki. No my będziemy zdjęcia zgłaszać, fotopułapki robią całe serie zdjęć. Zalew w Biłgoraju zamknięty. Zakaz został wprowadzony w godzinach wczesnorannych w dniu 23 sierpnia. Podsumowujemy sezon turystyczny. Pytają najczęściej o gdzie można dobrze zjeść, gdzie można dobrze wypocząć, gdzie się można dobrze zabawić. Wolontariusze już mogą zapisywać się do drużyny Szlachetnej Paczki. Wolontariusze pracę swoją zaczynają już teraz, gdzie szukają rodzin, gdzie się z nimi spotykają. Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza rekrutację uzupełniającą. Mamy nadzieję, że te grupy szybciutko ułożymy, rozdysponujemy salę dla poszczególnych nauczycieli i grup. Przed nami 12. edycja rajdu Jastrzębia z Depsz. Żeby rowerzysta miał taką świadomość, że będzie musiał zejść z roweru na chwilę i poprowadzić rower. W niedzielę dożynki powiatowe. W najbliższą niedzielę, 25 sierpnia, rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 12 na stadionie miejskim we Frampolu. Beata Strzałka, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu, wystartowała z kampanią wyborczą. Podczas krótkiego happeningu mówiła o tym, na czym chciałaby się skupić, będąc posłanką i dlaczego warto oddać głos właśnie na nią. Wybory parlamentarne 13 października. Mam zaszczyt rozpocząć kampanię wyborczą w naszym powiecie, w powiecie biłgorajskim. Beata Strzałka w nadchodzących wyborach parlamentarnych będzie jedyną kandydatką Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu z powiatu biłgorajskiego. Dlaczego zdecydowała się na start? To nie było łatwe postanowienie, mówi kandydatka PiS, która na liście tej partii w naszym okręgu wyborczym otrzymała numer 13. Od 5 lat jestem samorządowcem. Jestem w drugiej kadencji radną Rady Powiatu, obecnie członkiem zarządu powiatu biłgorajskiego. Dzięki swojej pracy, działalności społecznej, jak również i politycznej, poznałam bardziej, myślę, że specyfikę naszego powiatu, potrzeby mieszkańców, a też te problemy dnia codziennego. Beata Strzałka jest obecnie etatowym członkiem zarządu powiatu i deklaruje, że gdyby dostała się do Sejmu w nadchodzących wyborach, chciałaby się skoncentrować na tym, co jest jej najbliższe, czyli sprawach społecznych. Chciałabym być przede wszystkim przedstawicielem kobiet naszego powiatu. Kobiet, które na co dzień borykają się z różnymi problemami. Przedstawicielem osób niepełnosprawnych, bo tą działalnością w kwestii działalności społecznej, ale także osób niepełnosprawnych zajmuję się obecnie jako członek zarządu Rady Powiatu. Chciałabym pomóc tym wszystkim, którzy tej pomocy oczekują, którzy chcieliby swoje postulaty przedstawić wyżej w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Swoją kampanię wyborczą Beata Strzałka oficjalnie rozpoczęła w środę podczas krótkiego happeningu wyborczego przy głównej ulicy Biłgoraja. W jej sukces mocno wierzy Andrzej Szarlip, starosta biłgorajski i jednocześnie szef powiatowych struktur PiS. Sondaże wskazują na to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie drugą kadencję sprawowało rządy w naszym kraju. Oczywiście my podchodzimy do tego z bardzo dużą rezerwą i z wielką pokorą do werdyktu wyborców, który rozstrzygnie 13 października o tym, kto będzie rządził w Polsce. Natomiast z punktu widzenia naszej małej ojczyzny, z punktu widzenia powiatu biłgorajskiego, miasta Biłgoraj, ważne jest, żebyśmy mieli swojego przedstawiciela, który będzie zabiegał o nasze sprawy w Warszawie. Ważne jest, żeby była osoba, do której będziemy się mogli bezpośrednio zwrócić i której będzie zależało na tym, aby te projekty ważne dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego były realizowane. Beata Strzałka to po prostu osoba stąd, która zna problemy i potrzeby naszego powiatu, przekonywał starosta. Mi osobiście, ale też wszystkim mieszkańcom powiatu biłgorajskiego powinno na tym zależeć, żeby taka osoba, taki łącznik, tak jak powiedziałem, pomiędzy samorządem a rządem z terenu powiatu biłgorajskiego w Warszawie właśnie była. W kończącej się kadencji Sejmu powiat biłgorajski reprezentowały 3 osoby. Genowefa Tokarska z Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Piotr Olszówka i Agata Borowiec z Prawa i Sprawiedliwości.
Do Biłgoraja przyjechali również kandydaci Lewicy. Przedstawili główne założenia programu, z jakim idą do wyborów i zachęcali do oddania głosu właśnie na nich. Liderką na liście Lewicy w okręgu chełmsko-zamojskim jest Monika Pawłowska z Wiosny Roberta Biedronia, a numer dwa to Piotr Szeląg z Hrubieszowskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej. O miejsce w Sejmie ubiega się też mieszkający w Biłgoraju pułkownik rezerwy Bogdan Kiełbasa. W środę zachęcali mieszkańców naszego miasta do poparcia ich kandydatur jako przedstawicieli Lewicy. Przyjąłem zaproszenie z Lewicy jako zaszczyt, możliwość reprezentowania naszej społeczności w parlamencie, w którym parę razy już miałem okazję być. Jako żołnierz zawodowy, pełniąc obowiązki w sztabie generalnym, występując w roli eksperta w ramach prac Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Lewica reprezentuje nie tylko młodość, ale i doświadczenie, czego mogę być przykładem, mówił Bogdan Kiełbasa. Pełniąc służbę wojskową nie tylko w kraju, ale również za granicami struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego, miałem okazję zebrać ogromne doświadczenie zarówno z obszaru pracy sztabowej, jak i operacyjnej, ale również takich stosunków międzyludzkich, poznać kulturę innych państw, mając za przełożonego generała brytyjskiego, generała dwugwiazdkowego, którego zastępcą był Hiszpan, generał jednogwiazdkowy. Miałem też okazję sprawdzić swoje umiejętności, które w karierze wojskowej zdobyłem na misji w Iraku, czyli w warunkach wojennych. W nadchodzących wyborach parlamentarnych partie lewicowe, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna i Razem, wystartują pod wspólnym szyldem jako Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej. Nie chcesz być w kamerze? Nie śmieć. Fotopułapki ustawione w pobliskich lasach nagrały panie i panów, którzy przyjechali do lasu specjalnie po to, by wyrzucić śmieci. Przypominamy, że fotopułapki zakupione zostały dzięki publicznej zbiórce pieniędzy. Są już pierwsze efekty ustawienia fotopułapek. Kamery zarejestrowały osoby, które przyjechały do lasu, by pozbyć się śmieci. Na nagraniach widać, jak wyrzucają butelki, papiery i inne przedmioty, których miejsce jest na wysypisku, a nie w lesie. Zdjęcia zostały przekazane do odpowiednich służb, mówi Łukasz Dąbrowski, jeden z inicjatorów akcji. Mamy, tak powiem, pierwszych sprawców całego zamieszania. Widać zresztą na załączonym obrazku, jak to wygląda. No my będziemy zdjęcia zgłaszać. Fotopułapki robią całe serie zdjęć, czyli w zasadzie jakby to dobrze skleić, to można z tego splecić krótki film. My będziemy te zdjęcia zgłaszać, a co się dalej będzie działo? No to już, tak powiem, wola służb, czy nawet nadleśnictwa. Przypominamy, że fotopułapki zostały zamontowane w biłgorajskich lasach na początku lata dzięki akcji Biłgoraj Eco Challenge. Z pieniędzy z publicznej zbiórki udało się zakupić sprzęt i ustawić w kilku miejscach, by wychwytywał śmiecących. Taki widok to nie jest żadna wyjątkowa sytuacja, raczej codzienność w otaczających nas lasach. I nic się nie zmienia, mimo straszenia wysokimi karami czy uświadamianiem, że tak robić po prostu nie wolno. Może więc uda się zwyczajnie zawstydzić śmiecących, tak by przyłapanym na gorącym uczynku było po prostu wstyd przed znajomymi, że wywożą do lasu plastikowe butelki, pudełka czy stare wycieraczki samochodowe. No generalnie mamy nadzieję, że przede wszystkim osoby poczują wstyd, tak, że to nie będzie tak, że my będziemy, na nas będzie, na naszych barkach będzie spoczęła odpowiedzialność za to, że ktoś zostanie ukarany finansowo czy jakkolwiek inaczej, tylko przede wszystkim, żeby to się zaczęło tak w głowach, żeby ludzie mieli tą świadomość, że lasy są obserwowane, no i żeby jednak te śmieci, które już wynoszą z domu, żeby do tego domu wróciły. Aż strach pomyśleć, ile takich przypadków każdego dnia kamery nie rejestrują, bo nie da się ich przecież ustawić wszędzie, a śmieci leżą niemal wszędzie. Porzucane przez turystów, jak i osoby, które pozbywają się odpadów z własnych domów. Karę za zaśmiecanie lasu reguluje kodeks wykroczeń. Sprawca może otrzymać mandat w wysokości 500 zł, jeśli przewinienie powtarzało się 1000 zł. Teraz ważna i niestety zła informacja dla wszystkich, którzy chcieliby jeszcze wykorzystać ostatnie ciepłe dni lata i wypocząć nad biłgorajskim zalewem. Kąpielisko zostało zamknięte. Taki komunikat biłgorajski sanepid wydał w piątek rano. Zakaz został wprowadzony w godzinach wczesnorannych w dniu 23 sierpnia. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny wydał taki zakaz. Chciałabym podkreślić, że jest on tymczasowy. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Taki zakwit sinic może potrwać niedługo, może to trwać dobę, może trwać dwie doby.
Także cały czas przez okres weekendu będziemy wespół z przedstawicielami Ośrodka Sportu i Rekreacji monitorować jakość wody w zbiorniku. Jeżeli tylko ulegnie ona poprawie jakości, wówczas wydamy odpowiednie oświadczenie w tym zakresie. To właśnie pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji poinformowali sanepid o możliwym skażeniu wody w zalewie Bojary. Przedstawiciele stacji zapewniają, że dzięki dobrej współpracy kąpiący mogą się czuć bezpiecznie, bo sytuacja jest monitorowana na bieżąco. Ośrodek Sportu i Rekreacji jako administrator i organizator kąpieliska bardzo wzorowo wywiązuje się z obowiązków, które spoczywają na nim. Kilka razy w ciągu dnia monitoruje jakość wody i to nie tylko w przypadku, kiedy nastąpi zakwit sinic lub inne niepokojące jakieś zdarzenia, tylko w okresie całego sezonu monitoruje tą jakość wody. Obecnie jakość wody nie pozwala na korzystanie z kąpieliska i obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do niej. Zobowiązaliśmy Ośrodek Sportu i Rekreacji do ustalenia przyczyny zakwitu sinic, do ujawnienia zakazu kąpieli do czasu odwołania tegoż zakazu, do monitorowania stanu jakości wody oraz zabezpieczenia zdrowia ludzkiego, a także do ustalenia przyczyny takiego stanu rzeczy. Nie wiadomo, jak długo zakaz będzie obowiązywał, bo sinice mogą zniknąć tak szybko, jak się pojawiły. Zależy to między innymi od warunków atmosferycznych. Jakie było to lato, jeśli chodzi o turystykę w naszym regionie? O co pytali odwiedzający, jakich miejsc szukali i jak zmienia się Biłgorę i okolice w ich oczach? Podsumowujemy sezon wspólnie z punktem informacji kulturalnej i turystycznej. To był udany, intensywny sezon, a Biłgoraj podczas tego lata odwiedziło mnóstwo turystów z całej Polski, mówi Teresa Dziadosz z punktu informacji kulturalnej i turystycznej, gdzie przyjeżdżający do naszego regionu kierują zazwyczaj pierwsze kroki. Bardzo dużo turystów było z południa Polski, czyli Kraków, Bytom, Katowice, Chorzów, centralna Polska, Warszawa, Łódź. Z Łodzi było bardzo dużo turystów, bo niektórzy sami mówią, niektórych czasami zapytam skąd są i dość sporo było Gdańsk, Gdynia. Przyjeżdżali też turyści z Włoch czy Niemiec, zachwyceni pięknem Roztocza i okolicznych miejscowości. Pytają najczęściej o gdzie można dobrze zjeść, gdzie można dobrze wypocząć, gdzie się można dobrze zabawić. Pytają o imprezy, które są dookoła, nie tylko w Biłgoraju, ale i o Zwierzyniec, pytają o Szczybrzeszyn. Pytają o wszystko, po prostu. Baza noclegowa, baza agroturystyczna, cały czas. No i pytają o to, co można w Biłgoraju zobaczyć. No oczywiście zachęcamy ich do odwiedzenia Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, do Zagrody Sitarskiej. Turyści odwiedzający nasz region corocznie podczas wakacji dostrzegają wielkie zmiany, których mieszkający tutaj na co dzień po prostu nie zauważają. Jerzy Kudełka od kilkudziesięciu lat mieszka w Bytomiu, ale pochodzi z Józefowa i w tych okolicach od lat spędza całe wakacje. Baza agroturystyczna w ostatnich latach poprawiła się ogromnie, mówi, ale nie tylko to jest zmianą na plus. Zauważyłem, że bardzo poszerzyła się ta baza noclegowa. To jest cenne też i pewnie dla ludzi, którzy tutaj mieszkają, bo to sfera agroturystyki się rozwija i to widać na każdym kroku. Gdzie jakiś wolny ludzie mają pieniądz, to inwestują właśnie w tą bazę noclegową. To jest ważne. Wiele rzeczy się tutaj pokazało. Ważne jest to, że tych zmian jest coraz więcej i że coraz więcej osób wybiera nasz region na miejsce wakacyjnego wypoczynku. Ludzie już dowiadują się nie tylko ode mnie, że to jest fajne miejsce, przyjazne dla rowerzystów, dla pieszych wędrówek. Ja od pewnego czasu jestem w Józefowie i chętnie znajomi, rodzina na parę dni przyjeżdża. Przejeżdżający przez Biłgoraj w punkcie informacji kulturalnej i turystycznej mogą nie tylko znaleźć odpowiedzi na pytania o nocleg, jedzenie czy trasy rowerowe, ale też kupić pamiątki związane z naszym regionem, sita, wyroby ceramiczne, pocztówki, mapy, przewodniki czy publikacje na temat historii miasta i okolic.
Bardzo dużo zwiększyła nam się przez to liczba sprzedanych różnych upominków, gadżetów, wydawnictw. Mamy nowe wydawnictwo, nasze Przewodnik po Biłgoraju. Jest fajny, niedawno wydany przez nasze muzeum. Cieszą się dużą popularnością wszystkie wydawnictwa albumowe. Ludzie biorą to albo sobie na pamiątkę, albo na prezenty. Mamy Ziemię Biłgorajską wydaną przez powiat, mamy Biłgoraj wydany przez miasto. Są to naprawdę bardzo fajne rzeczy. Fajnych rzeczy w okolicy Biłgoraju jest coraz więcej, tak jak i turystów odwiedzających nasz region. Za rok, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będą już mogli spacerować po nowym Placu Wolności. Trwająca od kilku miesięcy rewitalizacja rynku ma się zakończyć wczesną jesienią przyszłego roku. Ruszają zapisy do Szlachetnej Paczki, akcji, która pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji i wspiera je, by potrafiły samodzielnie radzić sobie w życiu. I Ty możesz zostać jej wolontariuszem. To wolontariusze stanowią o sile całej akcji. Bez nich nie miałaby szans dotrzeć tam, gdzie jej potrzebują najbardziej. W ubiegłym roku wzięło w niej udział ponad 12 tysięcy wolontariuszy. Dzięki nim pomoc dotarła do prawie 17 tysięcy rodzin. Finał całej akcji jak zwykle dopiero w grudniu, ale prace drużyny Szlachetnej Paczki rozpoczynają się dużo wcześniej. Wolontariusze pracę swoją zaczynają już teraz, gdzie szukają rodzin, gdzie się z nimi spotykają, więc ta praca jest już od sierpnia do grudnia i jeszcze na następny rok się przeciąga. Każdy, kto chce się włączyć do akcji Szlachetna Paczka, już teraz może zgłosić chęć zostania wolontariuszem. www.szlachetnapaczka.pl, tam wchodzimy z zakładkę Zostań Super W lub Zostań Wolontariuszem Paczki. Wypełniamy 3 zdania, tak naprawdę zgłaszamy się. Wtedy lider kontaktuje się z takim osobą, która chce zostać wolontariuszem, przeprowadza rozmowę rekrutacyjną i podejmuje decyzję, czy faktycznie chce mieć taką osobę w zespole. Wolontariuszem może zostać tak naprawdę każdy. Osoby do 18 roku życia nie są takimi pełnymi wolontariuszami, są wolontariuszami wspomagającymi. Wszyscy powyżej 18 roku życia, nie ma żadnej górnej granicy, każdy może zostać wolontariuszem, wystarczy chęć pomocy innym, chęć poznania innych, zostać w fajnej drużynie i tak naprawdę to są jedyne warunki. Do Szlachetnej Paczki w Biłgoraju od 2 lat zgłasza się coraz więcej wolontariuszy. W roku 2017 było ich 16 i odwiedzili 76 rodzin. Ostatecznie do pomocy zakwalifikowano 54. Ubiegły rok był wyjątkowy pod względem ilości wolontariuszy, których było 29. Spotkali się z ponad 80 rodzinami, a pomoc otrzymało 55 z nich. Bycie wolontariuszem to niezwykle odpowiedzialne zadanie, bo ich praca może zmienić wiele w życiu danej rodziny. Wolontariusz, tak jak mówiłam, spotyka się z rodzinami, szuka rodzin w potrzebie, pomaga im, w sensie tak mądrze pomaga, bo kieruje ich, kieruje rodziny, ale też i poniekąd decyduje, czy taką rodzinę później zakwalifikujemy, czy nie. W tym roku do akcji mogą również dołączyć wolontariusze z pobliskich rejonów. Do drużyny Szlachetnej Paczki będą rekrutowani wolontariusze z rejonu Goraj i Tarnogród. Młodzieżowy Dom Kultury daje ostatnią szansę wszystkim, którzy chcieliby jeszcze dołączyć do którejś z grup artystycznych i korzystać z ofert MDK-u w przyszłym roku szkolnym. W kolejnym tygodniu ruszy ostatni etap rekrutacji. Nowy rok szkolny już za kilka dni. Zapisy uzupełniające na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury również. W środę, 28 sierpnia, zostanie dokończona rekrutacja na rok szkolny 2019-2020. Zapisy potrwają w godzinach od 16 do 17.30 w siedzibie MDK-u przy ulicy Wira Bartoszewskiego. Większość miejsc już zajęta, bo rodzice dzieci, które uczęszczały na zajęcia jeszcze przed końcem roku szkolnego, zadeklarowała chęć korzystania z oferty Młodzieżowego Domu Kultury w roku kolejnym. W związku z tym tylko te niedobory w poszczególnych grupach, gdzie są jeszcze wolne miejsca, żeby uzupełnić składy zespołów tanecznych, plastycznych, grup czy innych zajęć, tam ogłaszamy rekrutację. Informacja na temat wolnych miejsc jest umieszczona na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury i zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież chętne na zajęcia. Są wolne miejsca na zajęcia taneczne, różne style tutaj proponujemy, bo i taniec ludowy, i taniec towarzyski, i taniec nowoczesny, taniec folkowy, zajęcia teatralne, dziennikarskie, na zajęcia plastyczne. Proszę zaznajomić się z ofertą.
Dla chętnych, a jest ich co roku wielu, bo ponad 600 dzieci, jak zwykle szeroki wybór zajęć, podstawy tańca ludowego, taniec towarzyski, nowoczesny, folkowy, zajęcia teatralne, wokalne czy plastyczne. W poprzednim roku uruchomiliśmy nowy kierunek zajęć, czyli zajęcia plastyczne, artystyczne typu rękodzieło. Cieszy się dużym powodzeniem, tam też są wolne miejsca, zachęcamy do uczestnictwa i zapraszamy w środę na akcję rekrutacyjną. I mamy nadzieję, że te grupy szybciutko ułożymy, rozdysponujemy salę dla poszczególnych nauczycieli i grup i rozpoczynamy pełną parą z dobrą motywacją od 1 września. Nadchodzący rok szkolny będzie dla Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju wyjątkowy, bo szykuje się okrągły jubileusz. Będziemy obchodzić jubileusz Młodzieżowego Domu Kultury, 30-lecia działalności istnienia, więc program będziemy dopracowywać, będziemy organizować wspaniałe imprezy dotyczące tego jubileuszu, a poza tym normalnie zajęcia, wyjazdy, konkursy i różne imprezy. I przypominamy o rekrutacji uzupełniającej. Środa, 28 sierpnia, godzina 16. Od kilku dni można się już zapisywać na rajd rowerowy Jastrzębia z Depsz. Organizatorzy zachęcają do udziału w nim i jednocześnie przypominają, czego należy spodziewać się na trasie. Rajd odbędzie się 8 września. W rajdzie może wziąć udział każdy chętny, ale i każdy powinien się do niego odpowiednio przygotować, mówi Andrzej Czacharowski. To nie jest przejażdżka po równej, prostej drodze i niedzielnym rowerzystom nie tylko kosa, czyli trudniejsza droga, może sprawić niekiedy problemy. Trzeba się zmierzyć z taką świadomością, czy dam sobie radę po górkach, a jeżeli nawet mam wątpliwości, to przynajmniej żeby rowerzysta miał taką świadomość, że będzie musiał zejść z roweru na chwilę i poprowadzić rower. No trudno, ja też tak zaczynałem. To nie o to chodzi, żeby być od razu wspaniałym, bo te najtrudniejsze trasy, tak zwane kosy i tak dalej, one już to są dla ludzi, którzy jeżdżą na rowerach po kilkanaście lat, mają świetnie przygotowane rowery. Natomiast dla tych, którzy tutaj raczej dobrze się czują to na tym płaskim terenie, to muszą mieć taką świadomość, że dobrze mieć dobry rower, dobre hamulce, to jest naprawdę bardzo istotne. Będzie wspomagany, będzie taki warsztat, że tak powiem, lotny, który wspomoże przy jakimś ewentualnie jakiejś małej awarii, ale generalnie trzeba się przygotować na pokorę. Pokora przyda się w tym roku na wszystkich 11 trasach, bo tyle wyznaczono w tym roku, a wyruszający jak zwykle z różnych miejscowości rowerzyści spotkały się w Buczynie, gdzie wyznaczono metę 12. edycji rajdu Jastrzębia z Depsz. To jest miejsce, gdzieś przed rowerem był tam folwark, jeden z kilku, które tam w tamtych stronach na Roztoczu funkcjonowały wtedy bardzo dobrze. Bardzo ciekawe miejsce na skłonie takim południowym, przepiękny widok właśnie na skraj Roztocza, co tak na skraju, a jednocześnie jeszcze na Trzęsiny, na Smoryń, także bardzo piękne miejsce, ale też żeby do niego wjechać, znaczy zjechać, jak się zjeżdża, to bardzo, bardzo stromy zjazd, jak się wjeżdża, bardzo stromy podjazd, ale jedno z ciekawszych miejsc. Zapisy na rajd już trwają, chętni mogą się rejestrować na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Roztocza Jastrzębia z Depsz, gdzie znajdą formularz zgłoszeniowy i regulamin rajdu. Jego uczestnicy w tym roku przy okazji wydarzenia będą też wspominać bardzo ważną postać dla tej części Roztocza, która przyczyniła się do badań etnograficznych, czyli Jana Branta. Mieszkaniec Smorynia, który stworzył wspaniałą kolekcję strojów biłgorajskich, janowskich, szczonowskich, tarnogrodzkich. Jego zbiory w tej chwili są częścią zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie i w Krakowie. Człowiek, który zorganizował bardzo wiele odczytów, to na przełomie wieków, XIX-XX wiek dla włościan właśnie roztoczańskich. 12. Ogólnopolski Roztoczański Rajd Rowerowy Jastrzębia z Depsz wystartuje 8 września. Zapisy trwają już od 19 sierpnia. Od jutra lato będzie już tylko w kalendarzu, bo oficjalnie pożegnamy je w naszym powiecie w niedzielę podczas dożynek, na które już teraz zaprasza starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. Dożynki powiatowe rozpoczną się 25 sierpnia o godzinie 11 we Frampolu przy boisku Klubu Sportowego Włókniarz. Po uroczystym przemarszu delegacji korowodu wieńcowego, przekazaniu chleba przez starostów dożynek na ręce gospodarzy uroczystości, czyli burmistrza Frampola i starosty biłgorajskiego, o godzinie 12 rozpocznie się msza święta w intencji rolników.
Szanowni Państwo, mam wielki zaszczyt, ale i ogromną przyjemność zaprosić wszystkich Państwa na dożynki powiatowe, które w tym roku odbędą się we Frampolu. W najbliższą niedzielę, 25 sierpnia, rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 12 na stadionie miejskim we Frampolu. Po mszy świętej zaplanowano wystąpienia okolicznościowe, a po nich około 14.30 ruszy część estradowa, czyli występy zespołów tanecznych i wokalnych z naszego regionu, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Vegas. Zapraszam wszystkich Państwa do udziału w tegorocznych dożynkach. Jest to czas podsumowań ciężkiej pracy rolników, ale także podziękowań za ich wysiłek, za ich ciężką pracę. Także dziękujemy za Panu Bogu za pogodę, za wszystkie te warunki atmosferyczne, które sprzyjały rolnikom w zbiorach tegorocznych. Dożynki to jest również czas zabawy, czas świętowania. Zachęcam wszystkich Państwa do wzięcia udziału w tych wydarzeniach. Program jest bardzo bogaty. Wychodzimy z ofertą kulturalną dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego. Łączymy to właśnie z podziękowaniami dla ciężkiej pracy rolników, ale świętujemy jako wszyscy mieszkańcy powiatu biłgorajskiego również ten okres, ten czas podsumowań. Dożynkom będą też towarzyszyć prezentacje kulinarne, stoisk z pracami twórców ludowych czy wystawa sprzętu rolniczego. Tyle w informacjach biłgorajskich. Zapraszam jeszcze na magazyn sportowy, magazyn kulturalny, a także rozmowę, którą Gabriela Figura przeprowadziła z Pawłem Bzaniem, pierwszym stypendystą Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Również kolejny odcinek wyciągnięty z archiwum, a w nim o nowym oddziale biłgorajskiego szpitala, a w zasadzie nie oddziale, a całym skrzydle, które zostało oddane do użytku kilka lat temu, jeszcze za czasów, kiedy starostą był Czesław Małyszek. Zapraszam na przypomnienie tego, co wydarzyło się w Biłgoraju przed laty. Żegnam się z Państwem póki co. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Miłego weekendu życzę.